Parę filmów temu pojawiła się na jednym z filmów z geometrii figura podobna do tej. Chyba mówiliśmy wtedy o pięciokącie, ale może o sześciokącie. Wyznaczaliśmy sumę miar kątów zewnętrznych, to jest kąt zewnętrzny, nazwijmy go alfa, to też jest kąt zewnętrzny, nazwijmy go beta, gamma, delta, epsilon. To pierwsze pięć liter alfabetu greckiego. Tak bardzo często oznaczamy kąty. Ostatnim razem zrobiliśmy tak, że obliczyliśmy miarę kąta zewnętrznego alfa, wiedząc, że jest to kąt przyległy do kąta wewnętrznego, z definicji. Przyległy, czyli ich miary razem sumują się do 180 stopni, czyli alfa równa się 180 stopni minus miara kąta wewnętrznego. Zrobiliśmy tak dla każdego z tych kątów, Wcześniej, przez odpowiednie przekształcenia algebraiczne, znaleźliśmy sumę miar kątów wewnętrznych pięciokąta, dzieląc go na trójkąty o wspólnym wierzchołku i obliczając sumę miar kątów wewnętrznych wszystkich tych trójkątów. Potem podzieliliśmy sumę przez liczbę wierzchołków i otrzymaliśmy miarę pojedynczego kąta wewnętrznego. Były to obliczenia dosyć czasochłonne. W tym filmie chciałbym pokazać Wam prostszy i bardziej elegancki sposób obliczenia sumy miar kątów zewnętrznych pięciokąta. Właściwie działa on dla każdego wielokąta, dla każdego wypukłego wielokąta i jego kątów zewnętrznych, nie tylko dla pięciokąta. Przerysujmy sobie jeszcze raz kąty zewnętrzne, wszystkie po kolei. Kąt alfa. Powiedzmy, że to jest kąt przystający do kąta alfa, czyli też ma miarę alfa. Teraz kąt beta. Narysujemy go jako kąt przylegający do kąta alfa, co w sumie odzwierciedla wzajemne ułożenie tych kątów. Przylegający, czyli mający jedno ramię wspólne, nie mylić z przyległym, kąty przyległe to kąty sumujące się do 180 stopni. Jeżeli narysujemy od wierzchołka kąta alfa prostą równoległą do tego ramienia kąta beta, to miara tego kąta również wynosi beta. Te ramiona kątów alfa i beta leżą na jednej prostej i możemy powiedzieć, że ta prosta to sieczna, czyli prosta przecinająca parę prostych równoległych. W takim przypadku te dwa kąty to kąty odpowiadające, czyli mają one równe miary. No to rysujemy kąt przylegający do kąta alfa, którego miara wynosi beta. Zróbmy teraz to samo z kątem gamma. Narysujmy prostą równoległą do ramienia kąta gamma przechodzącą przez wierzchołek kąta beta. I jak poprzednio, na tej samej zasadzie, miara tego kąta wynosi gamma. Gdybyśmy chcieli, żeby był to kąt przyległy do tego kąta beta, to tutaj narysowalibyśmy prostą równoległą do tych dwóch i tu też będzie kąt gamma. I na tym rysunku kąt gamma. Tak samo zrobimy dla kąta zewnętrznego delta. Tutaj prosta równoległa i miara delta albo tutaj Albo tutaj i na tym rysunku też prosta równoległa i też kąt delta. Wszystkie te proste są do siebie równoległe. I na koniec kąt epsilon. I znowu możemy narysować prostą równoległą do jego ramienia, ale jak się dobrze przyjrzymy, to obydwa ramiona kąta epsilon mamy już narysowane. Zarówno na tym rysunku, jak i na tym rysunku. Jeżeli spojrzymy teraz na kąty zewnętrzne narysowane w ten sposób, to widać wyraźnie, że jeżeli dodamy miary wszystkich tych kątów, to otrzymamy 360 stopni. Te kąty dodawane po kolei tworzą wspólnie kąt pełny. Możemy je dodawać w dowolnym kierunku, zgodnie z ruchem lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zawsze pierwsze ramię pierwszego kąta będzie na koniec ostatnim ramieniem ostatniego dodawanego kąta, czyli alfa. Dodać beta, dodać gamma, dodać delta, dodać epsilon równa się 360 stopni. I tak jak wcześniej mówiliśmy, ten schemat działa dla każdego wielokąta wypukłego. Wypukły, czyli nie wklęsły, czyli taki, któremu z żadnej strony, mówiąc trochę niematematycznie, żaden bok nie wpada do środka. Dla przykładu narysujmy sobie dowolny wielokąt wypukły. Na przykład taki. Nie musi to być wielokąt foremny. Foremny, czyli taki, którego wszystkie boki mają taką samą długość, a wszystkie kąty mają taką samą miarę. Może to być wielokąt foremny, dla foremnych też ten schemat działa, ale nie musi. To jest wielokąt wypukły. Wielokąt wklęsły wygląda na przykład tak. Obydwa wielokąty to sześciokąty. Ten jest wypukły, ten jest wklęsły. Ten sposób, który właśnie przećwiczyliśmy, działa dla dowolnych wielokątów wypukłych. Jeżeli dodamy miarę tego kąta, do miary tego kąta do miary tego kąta, do miary tego kąta, do miary tego kąta, do miary tego kąta i do miary tego kąta, to otrzymamy 360 stopni. Jeżeli dodamy wszystkie te kąty, nie ich miary, tylko kąty w sensie geometrycznym, to otrzymamy kąt pełny. Można obrazowo powiedzieć cały obrót. A jeżeli dodamy ich miary, to otrzymamy 360 stopni. I wcale to nie muszą być te same miary jak w wielokącie foremnym. Każdy z tych kątów może być inny, może mieć inną miarę. Nie ma to znaczenia. Jeżeli przerysujemy te kąty w sposób taki jak na tym rysunku, tak, żeby miały wspólny wierzchołek, to stworzą one razem kąt pełny, czyli ich miary sumują się do 360 stopni.